Jak się trzymasz psychicznie, biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje i to, w jakich czasach nam przyszło żyć? No bo nie jest łatwo, myślę, każdy ma swoje rzeczy, plus dochodzą tak wielkie sprawy jak wojna za naszą granicą. Jak ty sobie z tym radzisz? No ta wojna niestety bardzo, no jest mi bliska, ponieważ ja mam bardzo dużą część na Ukrainie, jeżeli chodzi o rodzinę. Niektórzy są bliżej, niektórzy dalej, niektórzy wyprowadzili się do Rosji. No i tutaj pierwszy taki szok to było, Boże, co z nimi, czy oni są bezpieczni, trzeba ich sprowadzić. I to było taki pierwszy odruch. Myślę, że każdy miałby taki odruch, jeżeli chodziłoby o rodzinę. I to stało się takie prawdziwe. Bo jak jesteś przy tym blisko i dzień w dzień zastanawiasz się, Boże, nie wiadomo co z nimi, w każdej chwili może coś się stać, może już ich nie być, no to było dla mnie bardzo ciężkie. Też usunęłam się z social mediów właśnie też z tego powodu, no bo to jednak naprawdę psychicznie taki cios poniżej pasa. Zauważyłem, że dużo cię jest mniej i w social mediach, i też na takich eventach branżowych, na których cię wcześniej widziałem dosyć często. Czyli to jest z premedytacją wszystko. I dlaczego? Przestało ci odpowiadać bycie celebrytką, influencerką? Wiesz co, myślę, że czasem jest taki moment w naszym życiu, w którym musimy się zatrzymać, skupić się na tym, co jest ważne, zastanowić się, czy chcemy robić to, co robimy. I myślę, że dla mnie te 9 miesięcy, bo to już 9 miesiąc, to był taki okres. Czyli ten okres poświęciłaś na to, żeby leczyć umysł i tak holistycznie podejść do pewnych rzeczy, ale też myślę, że twoje ciało, tak? Bo powiedziałaś kilka miesięcy temu, że cierpisz na poważną chorobę. Tak, na fibromialgię. I niestety okazało się, że to poszło no, trochę jak domek z kart, ponieważ okazało się, że mam przez swoją chorobę jeszcze inną chorobę. Co się dzieje? Dostałam choroby przełyku, zaburzenia motoryki przełyku. Zaczęły się problemy z oddychaniem, z wymiotowaniem. Potrafiłam wyjść na spacer i zwymiotować na siebie 5 razy po prostu. Także też te 9 miesięcy spędziłam na badaniu tego, co mi jest tak naprawdę, bo to nie było łatwe. Bo trzeba było sprawdzić płuca, psychiatrzy, psycholodzy. No i właśnie się dowiedziałam miesiąc temu, że chodzi o to, o to i o to i zaczęłam się leczyć. Jakie są rokowania? No nie jest to choroba, która jest uleczalna, ale można leczyć objawy.